Cześć, przedstawię Wam jedną z przykładowych misji Far Cry 2 na komputerze. Najpierw czytajmy wcześniejszy stan gry. Naszym zadaniem jest zniszczyć czerwone pompy w cieplarni. Spójrzmy na mapę. Jak jesteśmy w swoim domu, musimy udać się do czerwonego punktu, ponieważ jest to mój cel. Niebieski punkt to miejsce, w którym znajduje się nasz znajomy. Bierzmy się do dzieła. Znajdźmy sobie jakiś transport. Wydaje mi się, że ten samochód się nada. Po prawej stronie od kierownicy widać GPS-a, który wskazuje nam cele. Nasze cele. Tutaj był obóz wroga, ale oczyściłem go. Kierując pojazdem ciągle możemy mieć mapę w ręku i sobie na nią patrzeć. Jak na GPS-ie miga zielone światło. Oznacza to, że gdzieś w pobliżu jest walizka z diamentami, za które kupujemy bronię. Sprawdźmy, gdzie jesteś. Już niedaleko. Wrogowie. Kolejni. Bardzo ich tu dużo. Przed nami obóz wroga. Musimy zachować czujność. Gra jest bardzo zaskakująca, co właśnie widzieliście. Ale przynajmniej... Nie, niestety. Myślałem, że obóz już oczyszczony. Bardzo ich tu dużo. Szczykawka w żyłę. O! Wyciągliśmy kulę. Teraz szczykawka w żyłę i jesteśmy uleczeni. Dobry strzał. Z tego co widzę, obóz chyba jest czysty, choć nie jestem pewien. Idziemy dalej. Teraz musimy jechać tutaj. Mała stuczka z drzewem. Auto dymi, ale jak widać, jednym kluczem można naprawić każde auto i każdy pojazd.
kontynuujmy naszą grę. Jesteśmy już bardzo blisko. Dalszą część drogi musimy pokonać na piechotę. Widać cieplarnię. Widać także wrogów. Jesteśmy blisko celu. Niestety przez szybę nie mogę go zabić. Przeładujmy. To gdzieś tutaj. Chyba o to chodzi. Jak widać, misja zakończona sukcesem. Jednego zdejmijmy z machety. Tak. Jeszcze tylko oczyścimy teren. Bardzo źle. Zginęliśmy. Tak właśnie wygląda jedna misja z gry. Właśnie tu nasz przyjaciel nas ratuje. A my już kończymy i do usłyszenia.